Telewizja w Polsce.pl, kolejny punkt programu. Edyta Hołdyńska, witam Państwa i zapraszam na rozmowę, drodzy Państwo, o kondycji politycznej w naszym kraju, zarówno rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale też opozycji Nowoczesna. W jakiej jest kondycji, drodzy Państwo? My na sam początek mamy dla Państwa taką podróż sentymentalną. Zapraszamy na przypomnienie tych najważniejszych chwil właśnie w partii Nowoczesna. Chciałbym przedstawić jedynkę na naszej liście do wyborach do parlamentu, Katarzynę Lubnauer, doktor nauk matematycznych. Musimy uruchomić nasz potencjał i sprawić, by Nowoczesna stała się najpierw wiodącą się opozycyjną, a potem sięgnąć po pierwsze miejsce. Dlaczego nie wskaże pani Ryszarda Petru na wiceprzewodniczącego partii? Powiem szczerze, że z jego ust ostatnio padło tyle słów zarówno o mnie, jak i o Nowoczesnej, że obawiam się, że nie byłby to dobry pomysł. Opuszczam Nowoczesną. Szefowa właściwie, czyli... Polacy chcą głosować na przyszłość, na rozwiązania, a nie na spór. Przestańmy mówić nie, zacznijmy mówić tak. Co się stało w Nowoczesnej, drodzy Państwo? To nie Ameryka, Nowoczesna teraz przed nami i to, jak będziemy teraz komentować to, co się wydarzyło, to, co się dzieje teraz, a propos właśnie nazwy nowej partii Ryszarda Petru teraz. Zapytamy o to wszystko profesora Łukasza Młyńczyka, politologa z Uniwersytetu Zielonogórskiego, z którym się teraz łączymy telefonicznie. Halo, dzień dobry. Ja nic nie słyszę, poproszę o dźwięk dla mnie. Dzień dobry, czy my się słyszymy? Dzień dobry, ja słyszę doskonale. O, super, świetnie. W takim razie bardzo proszę pana o skomentowanie tego, co się dzieje teraz. Zarówno założenie partii teraz przez Ryszarda Petru, założyciela wcześniej partii Nowoczesna, ale także Kamila Gasiuk-Pihowicz, liderka Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer, mówiące o tym, że chciałyby występować być może już nie pod szyldem Nowoczesnej, a Koalicji Obywatelskiej. Co tam się dzieje? Jaka jest dzisiaj koalicja Nowoczesnej właśnie? No oczywiście, no, sytuacja Nowoczesnej jest coraz, myślę, trudniejsza dla jej dawnego założyciela i dla obecnych liderów. Wiele wskazuje na to, że ten byt polityczny nie ma już żadnej przyszłości. Myślę, że wielu też widziało taką przyszłość dla tej formacji już 3 lata temu, bo to była, można powiedzieć, formacja, która miała jakby na samym początku pewien błąd, można powiedzieć, taki genetyczny. Ale jaki błąd był na początku? Pan przewidział to, co się wydarzy teraz? Ja mówiłem o tym. Gdybym rzeczywiście poszperać w mediach, znalazłby się mój głos, w którym mówiłem o tym, że ten byt jako tak nie jest w stanie przetrwać. Tutaj mogę się jakby prywatnie do tego odnieść. Myślę, że nie było to możliwe z prostego powodu, bo to było to obliczone rzeczywiście na taki rebranding Platformy Obywatelskiej. Tak, że można powiedzieć, na skrzydle Platformy da się stworzyć coś, co będzie przypominało, jednocześnie udawało, że nie jest Platformą, a przypominało, a jednocześnie ją bardzo mocno przypominało. Nie, no ale panie profesorze, to na samym początku były wielkie plany absolutnie niezwiązane z Platformą Obywatelską. Mówiło się o takim nowym skrzydle, Nowoczesnej Partii Wolnorynkowej. Tak, to miało być takie wypełnienie właśnie tej pustki, nie dla wyborców Platformy Obywatelskiej, no na pewno nie dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale taki nowy powiew świeżości, ekonomisty, oceniony Ryszard Petru zakłada partię. No tak, no oczywiście, no, retorycznie wszystko się zgadzało, ale ten, kto, można powiedzieć, uważnie się temu przyglądał, widział, że tutaj nic innego, nowego czy nowoczesnego się nie narodziło, że po prostu akurat w tej, można powiedzieć, w tym miejscu, odnosząc się do określonej takiej politycznej aksjologii, nie da się nic nowego, dramatycznie, można powiedzieć, odmiennego od Platformy zbudować. W związku z tym oczywiście te frazesy się pojawiały, że to jest coś całkowicie nowego. No historia pokazała, że nic nowego, a jednocześnie teraz taka silne parcie na to, żeby funkcjonować nadal w
teraz w postaci Koalicji Obywatelskiej jakby było, skutkuje tym rzeczywiście, że ten pomysł jako taki po prostu się nie powiódł, nie sprawdził się. No pamiętam rzeczywiście postać Ryszarda Petru, który już tak zagalopowaliśmy się, można powiedzieć, w pewnym odbiorze, że coraz bardziej stawał się, później już z czasem stawał się bardziej, myślę, bohaterem takim wziętym z Dołęgi Mostowicza niż rzeczywiście takim politykiem z krwi i z kości. Już nawet ktoś mu tam dopisał doktora z ekonomii. Później się okazało, że go nie ma. Także rzeczywiście my w takim pędzie, oczekiwaniu na coś nowego jesteśmy w stanie wygenerować sobie nowych liderów i trochę w nich uwierzyć, bo jakaś część elektoratu zawsze w kolejnych wyborach w Polsce poszukiwała nowej formacji, tak żeby zdeponować swoje głosy. Później okazało się, że może... No tak, no ludzie w 2015 roku zawierzyli, zaufali, oddali swoje głosy, prawda? Tak, to był dobry moment. Oczywiście wtedy, kiedy malało poparcie Platformy Obywatelskiej, to był dobry moment, żeby szykować, można powiedzieć, jakąś nową formację, która no, będzie, tak jak mówię, troszeczkę udawała coś innego, a będzie w rzeczywistości czymś bardzo podobnym. Wtedy był dobry moment. Teraz myślę, że ta tendencja do spadku popularności Platformy się zatrzymała i tego typu formacja no, raz nie ma racji bytu, dwa nie da się jej powtórzyć. Znaczy ten manewr Ryszarda Petru z partią Teraz jest kompletnie nieuzasadniony. To jest oczywiście jego walka o to, żeby przetrwać na scenie politycznej. Trochę tak przypomina to działania chociażby Barbary Nowackiej, ale ona też już wybrała drogę, można powiedzieć, na połączenia. I drogę teraz, Koalicji Ryszard Obywatelskiej, tak jak teraz chce iść tą drogą Kamila Gasiuk-Pihowicz. Tak, Ryszard Petru wybrał. Kamila Gasiuk-Pihowicz mówi o połączeniu z Platformą, co formalnie już można powiedzieć całkowicie w jakiś sposób rozmontowałoby ten byt pod nazwą Nowoczesna. Z drugiej strony pani Lubnauer broni go, no bo jako lider partii chce chociażby, można powiedzieć, samą siebie prezentować jako przywódcę formacji parlamentarnej, bo to w mediach rzeczywiście wówczas daje chociażby czas antenowy i pod takim względem było trudno się temu dziwić, że próbuje to utrzymać, ale tak naprawdę myślę, że to są coraz bardziej nerwowe działania tych poszczególnych polityków, które wiążą się z tym, że minęły 3 lata, nic z tego się wielkiego nie urodziło, mówiąc kolokwialnie, a zbliża się perspektywa wyborów. Sondaże pokazują, że tylko w jakimś takim, można powiedzieć, dużym przytuleniu do Platformy jest możliwość przetrwania. W związku z tym ci, którzy wcześniej uciekali z Platformy Nowoczesnej, teraz można powiedzieć, obrali ten kierunek odwrotny i teraz Nowoczesnej biegną ku Platformie. Także, panie profesorze, czy to ma szansę się udać? Bo niektórzy wskazują też na to, że brak tam po prostu jednej spójnej idei, która połączyłaby całą Koalicję Obywatelską. No na przykład połączenie z Barbarą Nowacką właśnie, która, no jak wiemy, jest zwolenniczką aborcji, walczyła o to w Sejmie i właśnie wtedy obraziła się na Nowoczesną, na Platformę Obywatelską, że nie wprowadzono tych zmian w prawie aborcyjnym, których ona by chciała, że nie zliberalizowano tej ustawy. Czy jest jakaś idea, która jest w stanie połączyć to wszystko, skleić w ten sposób, żeby ta koalicja realnie właśnie w następnych wyborach otrzymała wysokie notowania? Jedyną ideą, która spaja w jakiś sposób duże formacje polityczne, jest chęć zdobycia władzy. Nie ma innej idei tak naprawdę, wokół której można by się było połączyć, bo ta kwestia, bardzo istotna społecznie, jak kwestia dopuszczalności aborcji, nie jest takim elementem, która masowa partia powinna, można powiedzieć, eksponować bardzo mocno na sztandarach. Dlatego, że to są w gruncie rzeczy kwestie, które społeczeństwo tak masowo niekoniecznie akceptuje, można powiedzieć, rozwiązania, które są rozwiązaniami skrajnymi. Raczej tutaj przyjmuje stanowisko, można powiedzieć, wyśrodkowane i w związku z tym granie, można powiedzieć, na którejś ze skrzydeł niekoniecznie tutaj daje jakieś poparcie. W interesie Platformy, czy w interesie Koalicji Obywatelskiej nie jest to podnoszenie spraw bardzo społecznie ważkich, tylko raczej można powiedzieć wygaszanie, można powiedzieć, pewnych emocji i to jest taka droga, którą pewnie ona będzie, ta koalicja będzie zmierzać. Poza tym te dyskusje wokół chociażby takiej tożsamości samej Nowoczesnej, tam się pojawiały takie głosy przecież bardzo często mówiące chociażby o świeckości państwa, rozdziału kościoła od państwa. To są dyskusje, które nam towarzyszyły 20 lat temu, także to jest dzisiaj anachronizm mówienie o tym. To nie jest tak, że ktoś to kwestionuje, tylko że chodzi o to, że jakby to dzisiaj nie ma większego sensu, bo żyjemy, można powiedzieć, w ukształtowanym społeczeństwie i w ukształtowanych relacjach, zarówno, można powiedzieć, w tym obszarze społecznym, kulturowym, ekonomicznym. W związku z tym
To są tematy, które dzisiaj już nie ogniskują, jakieś bardzo mocno nie napędzają debaty. I tego typu sytuacje pokazuje rzeczywiście, że większość, tak przynajmniej pokazują badania, że większość oczekiwań Polaków mieści się jednak w takim, można powiedzieć, w tym przedziale poglądów liberalno-konserwatywnych jednak, tak, a nie lewicowych. Panie profesorze, a nadchodzą te wybory parlamentarne. Jak sobie pan wyobraża skład listy do wyborów europarlamentarnych, jeżeli chodzi o tę właśnie Koalicję Obywatelską, ale już o samo ramię Nowoczesnej czy też partii Teraz? Kogo by pan widział w roli takiego europarlamentarzysty stamtąd? Kto się nadaje? Ja myślę, że trudno mi powiedzieć, kto się nadaje. Podejrzewam, że to jest na tyle intratne stanowisko, że wielu będzie chciało się tam odnaleźć. Później pewnie te same osoby będą kandydować do parlamentu Rzeczypospolitej. Ale to wszystko zależy od tego, na ile właśnie ta gra na połączenie, trwałe połączenie z Platformą będzie skutkować tym, że część liderów Nowoczesnej po prostu wynegocjuje sobie atrakcyjne miejsca na liście do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza, że sondaże pokazują, że Nowoczesna jako twór osobny no nie ma szans w tej chwili w wyborach, w związku z tym myślę, że tego typu przesunięcia mogą nastąpić. Natomiast czy Ryszard Petru na przykład znajdzie się na takiej liście koalicji? Na dziś wątpiłbym w to, dlatego z prostego powodu, że on ma dzisiaj niewielkie aktywa, mówiąc ekonomicznie, także jakby niewiele wnosi jako polityk, jako formacja, którą próbuje tworzyć. Jeśli tam pojawiłoby się w sondażach jakieś poparcie, to ewentualnie byłaby jakaś dla niego jakaś szansa, natomiast ja nic nie widzę tego, żeby tam jakiś przełom miał nastąpić takim czysto sondażowym. No i tutaj kropka. Bardzo dziękuję za tę opinię, za ten komentarz. Naszym gościem telefonicznym był profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Raz jeszcze dziękuję panu profesorowi. No i dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę kolejny punkt programu. Pierwszy fizyczny gość w naszym studiu, drodzy państwo, Błażej Spychacki, rzecznik prezydenta. Powiemy między innymi o tej podróży, słynnej już podróży, szeroko komentowanej w mediach, locie do Stanów Zjednoczonych na pogrzeb 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha. Podróż wspólna prezydenta Andrzeja Dudy i byłego prezydenta Lecha Wałęsy jednym samolotem. No ale porozmawiamy także o szczycie klimatycznym, o Arnoldzie Schwarzeneggerze, który teraz razem z prezydentem Andrzejem Dudą jest bohaterów tych takich internetowych obrazków, tak zwanych memów. No, to wszystko za chwilę. Polityka bieżąca także oczywiście.